Na placach budowy krążą setki mitów i legend. Jednym z nich jest problematyczność powieszenia na ścianach wykonanych z pustaków ceramicznych przysłowiowego obrazka czy też szafki kuchennej. Dziś ten mit zostanie obalony. Przyjrzyjmy się więc ceramicznym pustakom Poroterm. Są one elementami drążonymi, w związku z czym kołkowanie jest łatwe i bardzo trwałe, jeżeli będziemy pamiętali o kilku zasadach. Przede wszystkim wiercimy bez użycia udaru wiertłem przeznaczonym do ceramiki. Dzięki temu uzyskamy równy otwór o takiej samej średnicy jak wiertło. Zastosowanie udaru może uszkodzić ścianki pustaka, a co za tym idzie, zmniejszyć trwałość mocowania. Kolejna kwestia to dobór kotew. Aby zrobić to poprawnie, należy najpierw określić zakładane obciążenie. W zakresie obciążeń małych i średnich najlepszym rozwiązaniem są plastikowe kotwy rozporowe. Ich główne zalety to prostota montażu oraz możliwość natychmiastowego obciążania. Oferta producentów w tym zakresie jest bardzo szeroka. Do mocowania materiałów dociepleniowych używaj kotew właściwych dla danego rodzaju docieplenia. Zobaczmy teraz, jak ten proces wygląda w praktyce. Na ściankę wymurowaną z ceramicznych pustaków Poroterm 25 Dryfix przymocujemy standardową szafkę kuchenną. Zaczynamy więc od wiercenia otworów w ścianie. Przypominamy o wyłączeniu udaru. Teraz w wydrążony otwór instalujemy odpowiedni kołek rozporowy. Kotwa podczas dokręcania rozszerza swój kołnierz, dzięki czemu mocowanie będzie mocne i wytrzymałe. Teraz wystarczy powiesić szafkę. To nie było takie trudne, prawda? Ale to nie koniec naszego testu. Przecież szafki w naszych kuchniach są pełne różności. Dlatego też i do naszej włożymy 30 kg cukru. Jak widać, szafka trzyma się ściany bez problemów. Ale zwiększmy obciążenie jeszcze bardziej. Co prawda cukru nam zabrakło, ale jest nasz niezawodny serwisant. Oczywiście ręczymy za wytrzymałość kołkowania, ale uważajcie na wytrzymałość szafki. Jak widać, mit obalony. Szafka zawieszona na dwóch kołkach rozporowych z powodzeniem utrzymała obciążenie ponad 100 kg. Te same zasady obowiązują również przy mocowaniu na zewnątrz budynku. Mocowanie materiałów dociepleniowych, takich jak styropian czy wełna mineralna, nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy przestrzegać trzech zasad. Wiercimy wiertłem do ceramiki bez użycia udaru i stosujemy odpowiednie kotwy dla przewidywanych ciężarów przeznaczone do mocowania w pustakach ceramicznych. Teraz już wiesz, że kołkowanie w ścianach wykonanych z pustaków ceramicznych Poroterm jest proste i wyjątkowo trwałe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach systemowych Poroterm, wejdź na www.wienerberger.pl lub zadzwoń 22 514 2020.